skład Okręgu Suwalskiego wchodzi aż 6 jednostek. Jedna okręgowa i 5 rejonowych. Właśnie wszystkie podsumowały miniony rok, w głównej mierze naznaczony dla społeczeństwa pandemią. Najwyraźniej jednak nie dla przestępców. W ciągu całego 2020 roku prokuratorzy tych 6 jednostek skierowali do sądów 3229 spraw. W porównaniu z rokiem 2019 więcej, ale tylko o 2. Jak poinformował rzecznik okręgówki, prokurator Wojciech Piktel, były to w większości akty oskarżenia i wnioski o skazanie na uzgodnioną z podejrzanym karę bez przeprowadzenia rozprawy. Nie da się ukryć, że ubiegłoroczne wyniki pracy prokuratorów są dobre. 99% spraw przekazanych do sądu zakończyło się skazaniem. Z 3670 oskarżonych uniewinnionych od zarzutów zostały tylko 32 osoby. Nie zawsze jednak prokuratorzy zgadzali się z orzeczeniami wydawanymi przez sądy. Wywiedzione zostało 137 apelacji, z których 61% okazało się skuteczne, podaje rzecznik. Ale prokuratorzy też nie zawsze mają rację. Czasem z ich decyzją o umorzeniu lub odmową wszczęcia postępowania nie zgadzają się pokrzywdzeni. Ci ostatni mogą skorzystać z prawa zażalenia. W 2020 roku sądy uchyliły 21% zaskarżonych decyzji.